Wielkimi krokami zbliża się przedostatnia w tym roku premiera w Jeleniogórskim Teatrze. Aktorzy zmierzą się z pierścieniem wielkiej damy Cypriana Kamila Norwida. Norwid jest jakby tylko pretekstem do wypowiedzi o naszych obecnych czasach. I na tym się koncentrujemy. I myślę, że taki sposób poszukiwania tematów no jest jak najbardziej drogą, która prowadzi do dobrego spektaklu. W utworze znajdziemy wiele odniesień do współczesności. Problemy, które zostały poruszone, są ważkie nawet dziś, a bohaterowie mierzą się ze swoimi słabościami, ograniczeniami i lękami. Głównymi bohaterami sztuki są hrabina Harris i Makex. Hrabina Harris, bogata wdowa, jest można powiedzieć, tak przetłumaczyć na język współczesny, celebrytką. Po prostu jest osobą, z którą się ludzie liczą z powodu właśnie tego, że ten sukces finansowy jest osobą wpływową bardzo, wobec czego jakby te ciemne strony życia jej kompletnie nie dotyczą. I człowiek pędzi. Nie ma czasu na refleksję, nie ma czasu nad tym, żeby się zastanowić. A ten spektakl spowoduje, że się na chwilę zatrzymamy, rozejrzymy dookoła, może spojrzymy, może dostrzeżemy kogoś, kto jest gdzieś w naszym otoczeniu, potrzebuje pomocy, jest też wykluczony. Pierścień Wielkiej Damy wyreżyserował Piotr Jędrzejas, dyrektor teatru. 40 lat temu na tej scenie właśnie po raz pierwszy, świętując nadanie temu teatrowi imienia Cypriana Kamila Norwida, ta sztuka została pokazana. Więc my nawiązujemy takim łukiem do tamtych czasów. Inaugurujemy jakby jeszcze raz scenę studyjną tym spektaklem, ale chcemy ją później przenosić w różne inne miejsca. Taki jest pomysł, żeby ten Norwid był takim Norwidem, który będzie podróżował i będzie się pojawiał i na dużej scenie, i pojawiał się też w innych miejscach. Dużym atutem sztuki mają być kostiumy zaprojektowane przez Anetę Tulisz-Skórzyńską i muzyka Sławomira Kupczaka. Projektując te kostiumy, kierowaliśmy się jednak takim rysem całej tej sztuki, że to jednak gdzieś będzie umieszczone we współczesności po prostu. Czyli są to kostiumy współczesne z taką kreską rysu kostiumów historycznych. Premiera dramatu Norwida odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 19 na scenie studyjnej. Drodzy widzowie, Norwid to skarb. Norwid to teatr. Norwid jest żywy. Żyje Norwid dzięki wam, bo jeżeli na niego przyjdziecie, to będziemy go dla was bardzo chętnie grali. Zapraszam. Co panu do tego człowieka? Mówi się tu lokator chodziwy, przyzwoity człowiek, akuratny. Nie zawalidowa opróżnia, nie na tak to z ulicy.